Dzień dobry. Witam na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem pana ministra Bolesława Piechy, a także z udziałem przewodniczącego Komisji Zdrowia pana posła Tomasza Latosa. Zanim oddam głos kolegom, którzy powiedzą o treści wystąpienia pana ministra Arłukowicza, to odniosę się do formy tego wystąpienia. Nie do zaakceptowania jest, by minister Arłukowicz, który przychodzi do Sejmu przed Komisję Zdrowia, przychodzi tłumaczyć się z chaosu i bałaganu w służbie zdrowia. Minister, który przychodzi tłumaczyć się z kolejek w służbie zdrowia, z tego, że dzieci czekają 5 miesięcy do kardiologa, zachowywał się w tak skandaliczny sposób. Widzieliśmy butnego, aroganckiego, roześmianego, uśmiechniętego ministra Arłukowicza, który co chwilę szeptał coś do pana wiceministra Neumanna. Obaj byli rozbawieni, zadowoleni z siebie przez cały czas trwania komisji. Otóż Arłukowicz i Neumann całkowicie oderwali się od rzeczywistości. Dziś powinni się wstydzić, powinni tłumaczyć się za kolejki, powinni tłumaczyć się za bałagan, powinni tłumaczyć się za chaos. Natomiast obaj ministrowie byli zadowoleni z siebie, uśmiechnięci, roześmiani, dowcipkowali sobie. To wszystko pokazały kamery telewizji, to wszystko można było zobaczyć na żywo i myślę, że Polacy to ocenią. Proszę bardzo, pan przewodniczący poseł Tomasz Latos. Dziękuję bardzo. No, kontynuując, można powiedzieć, że widocznie oglądali, jak są oceniani na bieżąco przez internautów, ale wracając do samej komisji. Szanowni państwo, no, nie ukrywam, że liczyłem na to, że skoro pan minister przyszedł, dobrze, że przyszedł, to dowiemy się przynajmniej czegoś odnośnie i planów najbliższe tygodnie i tej sytuacji, do której ostatnio doszło, no ale tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się w zasadzie niczego. Pan minister wybrał opcję sporu politycznego, nie odpowiedział na żadne postawione pytanie. Mamy wprawdzie deklarację odpowiedzi na piśmie, dobrze, że ta odpowiedź będzie chociaż pisemna. Nie wiem, czy to pan minister musi uzgodnić z swoimi współpracownikami, czy to nie był w stanie chociaż na kilka najważniejszych spraw odpowiedzieć i się od razu odnieść. Prawda jest w związku z tym taka, że mamy na czele ministerstwa osobę, która zajmuje się PR-em, słabo zajmuje się i słabo zna się na zarządzaniu i na dodatek poświęca swoich współpracowników, tak jak było w przypadku pani prezes Pachciarz, jeżeli sytuacja tego wymaga, a wymagała tego w kontekście oczekiwań Donalda Tuska. Donald Tusk oczekiwał decyzji od ministra Arłukowicza, a zamiast planów skracania kolejek najłatwiej było podać panią, wystąpić o dymisję pani prezes Pachciarz. Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie są zarzuty wobec pani prezes, czy może złamała ustawę, na przykład ustawę o świadczeniach zdrowotnych. Nie dowiedzieliśmy się, bo szanowni państwo, pani prezes, którą można różnie oceniać, tak jak różnie można oceniać Narodowy Fundusz Zdrowia, nie złamała ustawy, nie złamała żadnych przepisów, więcej. By je złamała, gdyby nie wystąpiła na drogę sądową w sprawie niezaakceptowanego przez ministra Arłukowicza planu finansowego, czyli zmiany planu finansowego NFZ. A więc pan minister nie przejmuje się polskimi pacjentami i to jest w tym wszystkim najgorsze. To, że lekceważy komisję, to, że nie chce odpowiadać na pytania posłów, to, że kwestionuje nasze kompetencje co do wysłuchania opinii pana ministra w tej ważnej sprawie, skoro chociaż nie akceptuje tego, że komisja ma prawo oceniać rząd, rządzących i ministra, to niestety również lekceważy polskich obywateli, również lekceważy polskich pacjentów i to w tym wszystkim niestety jest najgorsze. Bardzo proszę, pan minister Bolesław Piecha. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, w każdym normalnym kraju nagła, gwałtowna dymisja osoby, która odpowiada za sprawne zarządzanie i sprawną redystrybucję 70 miliardów złotych nie może pozostać bez echa. To jest prosta rzecz. Chciałem się dowiedzieć jako senator, jakie były przesłanki tego odwołania i czy przypadkiem pani prezes Pachciarz stała
na przeszkodzie planom ministra zdrowia na przyszłość, bo ultimatywnie do 3 miesięcy ma w Polsce pan minister Arłukowicz zrobić w służbie zdrowia porządek. I co się dowiedziałem? Po pierwsze, dowiedziałem się, że pan minister nie zna prawa ani swoich uprawnień. Po drugie, dowiedziałem się, że w Polsce wszystko jest w porządku. Są otwarte szpitale, które działają, przyjmują ludzi i tak dalej. Nie dowiedziałem się tylko, dlaczego przed tymi szpitalami, których w Polsce jest około 500 tysięcy, może 600 tysięcy łóżek, stoi milionowa kolejka pacjentów. Tego się nie dowiedziałem, a myślę, że my, politycy, ale głównie Polacy, oczekują odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego przed szpitalami okulistycznymi w Polsce pan minister Arłukowicz ustawił 400 tysięcy ludzi potrzebujących? I co im ma zamiar zaproponować? Tego się nie dowiedziałem. Nie dowiedziałem się również, czy pan minister Arłukowicz słucha swojego premiera. Bo to pan premier powiedział wprost, że jeżeli do 3 miesięcy pan minister Arłukowicz nie przedstawi sensownych rozwiązań, to, i chciałem się dowiedzieć, czy pan minister sam się wtedy poda do dymisji, czy też będzie podobne postępowanie jak z prezes Pachciarz. Na końcu zapytałem pana ministra, czy uważa, że jeżeli ktoś w wyniku czyichś błędów zobowiązany do realizacji prawa upomina się o środki, które ma przeznaczyć nie na co innego, na leczenie pacjentów w wysokości 700 milionów złotych, jest przestępcą i należy go w trybie pilnym, za przeproszeniem, na pysk wylać z pracy, czy też te jego roszczenia są jak najbardziej przecież uzasadnione, bo to miało iść na leczenie polskich pacjentów. W zamian za to mieliśmy festiwal ignorancji, ogromnej arogancji pana ministra. No i co mnie nie dziwi, archeologiczne dociekania, co było kiedyś i dlaczego. Mieliśmy nawet krótki rys historyczny, ile było prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia za czasów SLD. Ja sądzę, że akurat to Polaków, nas wszystkich, polskich pacjentów przed świętami najmniej interesowało. Ich interesuje, czy pan minister ma jakikolwiek pomysł, żebyśmy się nie niepokoili za siebie i za swoich bliskich, jeżeli w przyszłym roku zachorujemy, czy będzie miał nas kto i bezpiecznie leczyć. Dziękuję. Szanowni Państwo, pan premier Donald Tusk zażąda od ministra skrócenia kolejek. Ja podpowiem Donaldowi Tuskowi, ten 1 mld złotych, który miał być dodatkowo w ramach zmiany planu Narodowego Funduszu Zdrowia i ten 1 mld złotych, o który ubiegała się wcześniej pani prezes, a Prawo i Sprawiedliwość zgłaszała stosowną poprawkę do budżetu państwa na rok przyszły, te pieniądze skrócą kolejki. Mam wątpliwości, czy uda się tego dokonać, tych zabiegów i tych zmian z tym ministrem zdrowia. Przypominam Państwu o wotum nieufności Prawa i Sprawiedliwości wobec ministra Arłukowicza. Tak, to wotum nieufności będzie procedowane podczas Sejmu 22 stycznia. Proszę bardzo, widzę, że są pytania. Ja mam pytanie do Danuty Zaczek, Polskie Radio. Jakie Panów zdaniem są rzeczywiste powody odwołania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia? I czy Państwo nie wycofają do czasu upłynięcia tych 3 miesięcy, które premier dał ministrowi zdrowia, swój wniosek, żeby po 3 miesiącach dopiero go ocenić? Ja odpowiem na pierwsze pytanie, bo pan przewodniczący odpowie na to pytanie, co z wnioskiem, prawda, bo on jest tutaj kompetentny. Ten wniosek wpłynął do marszałka Sejmu i będzie pewnie procedowany i wstępnie przez Komisję Zdrowia, a następnie na sali plenarnej. Jakie są rzeczywiste powody? Panika i absolutna nieodpowiedzialność. Otóż dzisiaj się dowiedziałem, że pan minister będzie walczył z systemem, łącznie z premierem Tuskiem. Czyli co? Pan minister jest asystemowy. Natomiast muszę powiedzieć, że ta panika wynika z tego, żeby na szybciej jak tylko można pokazać kozła ofiarnego. Zobaczycie Państwo, nie jedno jeszcze znajdzie się na panią. Byłom już prezes Pachciarz. Szanowni Państwo, no nie możemy wycofać tego wniosku, bo tu chodzi o zdrowie i życie milionów Polaków. 3 miesiące to tak naprawdę dla naprawy systemu bardzo mało czasu, ale dla pacjentów stojących w kolejce bardzo, bardzo dużo.
Pacjenci onkologiczni nie mogą od po prostu 3 miesiące czekać w kolejce, bo mogą się nie doczekać procedur, a ja obawiam się i to zakładam z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że za 3 miesiące będziemy w punkcie wyjścia. Tylko pacjenci będą w 3 miesiące dłuższych kolejkach. Proszę pan minister. Ja powiem krótko. Uruchomienie tego miliarda, o które upomina się pani prezes Pachciarz, do Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest 200 tysięcy osób mniej w kolejce po zabieg zaćmy. Z tym nie można czekać. To po pierwsze. A po drugie, wotum nieufności dotyczy głównego aktora tego bardzo marnego spektaklu, czyli ministra, który odpowiada za tą ochronę zdrowia i nie jest prawdą, co mówi premier Tusk, że dopiero teraz będzie minister Arłukowicz odpowiadał za służbę zdrowia. To co robił przez 2 lata? Z tym pytaniem na święta zostawiamy pana premiera. Odpowiadając jeszcze na pani pytanie, to ja słuchając konferencji prasowej premiera Donalda Tuska, ale też przysłuchując się Bartoszowi Arłukowiczowi, to miałem wrażenie, że i Donald Tusk i pana Arłukowicz przechodzą do opozycji. Nie chcą brać odpowiedzialności za 6 lat swoich rządów, a to Platforma Obywatelska odpowiada za to, co dzieje się w służbie zdrowia od 6 lat. I my oczywiście nie wycofamy tego wniosku, bo każdy dzień pozostawania Bartosza Arłukowicza na funkcji ministra zdrowia, to jest szkoda dla służby zdrowia, to jest przede wszystkim szkoda dla polskich pacjentów i szkoda nawet, że dopiero 22 stycznia będzie procedowany ten wniosek, bo pan Arłukowicz powinien być odwołany z funkcji dziś, tu i teraz. I to byłoby najlepsze dla służby zdrowia i najlepsze dla służby zdrowia byłoby, gdyby w końcu Donald Tusk i Platforma Obywatelska przestali się zajmować służbą zdrowia i oddali to w ręce ekspertów, fachowców, a takich w Prawie i Sprawiedliwości nie brakuje. Ja myślę, że jest taki wzorzec, jak powinien odejść pan minister Arłukowicz. Sam dał przykład. Powinna być taka sama dymisja, jak dymisja pani prezes Pachciarz. Czyli z godziny na godzinę. To jedyna szansa dla polskich pacjentów. Widzę, że nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.